stadionie z Chin. Coś takiego do nas dotarło. Wiemy, że gdzieś tam pojawił się ten produkt. Przyznamy szczerze, że my ten produkt badamy. Zalecałbym szczególną ostrożność, to jest produkt nielegalny. My, oczywiście te badania u nas dość długo trwają, za chwilę będziemy mieli wyniki. Natomiast zdecydowanie odradzam stosowanie jakichkolwiek produktów, jak to ująć, z nielegalnego źródła. To są, nasze sady są zbyt cenne, żeby ryzykować. Ja wiem, że tego typu produkty są z reguły tańsze. Natomiast no nie możemy ryzykować naszym całym biznesem, próbując oszczędzać parę złotych. Nie wiemy, co w tego typu preparatach może się znajdować. Metale ciężkie, niedozwolone substancje. Słyszałem o wielu sytuacjach, że sadownicy sobie po prostu nawet palili cały sad, myśląc, że stosują fungicyd, a to był na przykład herbicyd. No naprawdę nie ryzykujmy. Szkoda zdrowia, szkoda naszych sadów. To jest nasza fabryka, z której żyjemy i po prostu nie ma co. Wiemy, że tak jak powiedziałem, ten nielegalny produkt jest na rynku. My opublikujemy informacje, gdy będziemy mieli badania, które są bardzo toksyczne. Oczywiście wiemy, wszystkie nasze jabłka bardzo są badane. Z reguły każda partia jest badana przy wysyłce. Jeżeli coś takiego wyjdzie, automatycznie jest to dyskwalifikowane, jest ona dyskwalifikowana do użycia i do sprzedaży, do handlu i oczywiście jest to niszczone. Także zalecam, stosujcie Państwo tylko sprawdzone środki legalne, kupione w legalnych miejscach.